Cześć! Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym unboxingiem, tym razem dość dużym, chociaż to chyba u mnie w sumie norma. I zastanawiam się, czy zacząć od dużej, czy od małych paczek, ale kurczę, nie wiem, jak myślicie? Może od małych? Dobra, lecimy pierwszy z małymi, a potem z tą dużą i jeszcze mam kilka rzeczy tam otwartych, bo była jeszcze jedna paczka, taka mniejsza i nie tylko z mangami, więc będzie tego sporo. O! Ale w sumie kto by narzekał, że jest dużo, nie? Okej, pierwsze prenumeraty, zobaczmy co tu jest. O, już widzę, Hanako, czwarty tom. Hanako bardzo mi przypadła do gustu, naprawdę fajna manga, super. Zobaczmy jakiś pewnie dodateczek. A, tym razem malutka naklejeczka, chyba taka przeźroczysta. No, to będzie jako zakładeczka, to jest łódziutka. Środka Wam, może nie wiem, czy będę pokazywać, bo tam mogą być jakieś mini spoilerki. Dobra, jakby ktoś był wrażliwy, to niech nie patrzy. O, tak wygląda w środku. Okej, okay. Lecimy dalej. Aż będę to odkładać tu. Gdzieś, gdzie ma miejsce. Dobra. Następna prenumerata. Jakiś czas je trzymałam, więc się coś nazbierało. O, Jona. Jona mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o dodatki. W większości są bardzo ładne pocztówki, dlatego zamówiłam ciąg dalszy. Mam nadzieję, że mnie nie zawiodą i nie będą dawać jakichś malutkich. O, tym razem jest pocztówka, miło. Tu mamy wszystkie smoczki. No tu mamy główną, może no w sumie parę, no powiedzmy sobie szczerze, chyba w przyszłości. Okładka prześliczna, bardzo mi się podoba. Zresztą tutaj też super, dobra. Tutaj jest coś dużego i to mnie troszeczkę niepokoi. Nie wiem, co to takie tu jest wielkie. Także zobaczmy, co tu jest. Na razie pozbędę się tych pudełek. Dobra. Następna. Nie wiem, co mi tak dużego wysłali, tak po prawdzie. Ale zaraz się przekonam, cóż to jest. Ło. A, już widzę. Zgrubła ta manga, widzę ostatnio. A, czyli jest to wielki strażnik biblioteki. Tym razem naprawdę gruba i duża. Ostatnio tak, o, tak może chyba z połowa była. Także spory tomik. Tutaj jest dodatek, karta. Trochę szkoda, że nie kolorowa, no ale okej. Okay. Chciałabym jakimś tu spoilerem wielkim zasadzić. No, pokażemy tyle. Środka. Główny bohater żyje, no ale w sumie to chyba dobrze, nie? Bo inaczej byłby koniec. Okej. Okay. I ostatnia z tych malutkich. Opa. Okej. Okay. Zobaczmy, co mamy tu. A, Beastars. Kolejny tomik Beastars, znowu z podkładeczką. Także fajnie. Taki. Okej, okay. Trafiłam. Fajnie. Dobra. Teraz tak, albo mam dużą paczuszkę, albo jeszcze te otwarte mam, ale może zaczniemy od rozpakowywania dużej paczki, bo mnie ciekawi, co tam jest. To znaczy, mniej więcej wiem, ale czasem człowiek już nie jest do końca pewny, chociaż ja tutaj akurat dobrze pamiętam. Nie są tu same mangi, ale w większości. Jest tutaj coś, z czego się mąż ucieszy też. Także zaraz się tutaj dobierzemy do tego. O, o, o. Paczuszka, jak widać, spora. Folii widzę, mamy sporo. Ho, ho, ho. Ale tego tu jest. Ale czego by tu zacząć? Chyba mi to podzielili na dwie kubki. Pierwsze wyciągnę. O, nawet więcej. Potem to rozpakuję dalej.
Okej, okay. Tutaj są rzeczy niemangowe właśnie, czyli mogę Wam to w sumie pokazać, jakby ktoś był ciekawy, no bo w końcu czemu nie. Tu jest Horgal, Uzyhel, to jest chyba ostatni tom z młodzieńczych lat Horgala. Tak to wygląda. Jeśli ktoś byłby ciekawy, jak to wygląda w środku, to już Wam tu pokażę. Jak ktoś nie zna Horgala, to wypada się zapoznać. Może przynajmniej tak obiecują, że... Znaczy obiecują. Coś przebłąkiwali, że może następna gra CD Projekt to właśnie może będzie z Horgalem. Także wypada się zapoznać. Tu coś mi walnęli, jak zwykle w okładce, no ale dobra, przeżyję. Cóż mam zrobić? Okej. I teraz tak, tutaj na... W końcu jeszcze coś mam, ale to o, wyciągniemy, pierwsze się pozbędziemy, żebyśmy mieli gdzie pracować. Okej, okay. No teraz jak mam miejsce, to się da. Dobra, co my tu mamy? Tu jeszcze też nie mangi, ale pokażę Wam, co tu jest. Mąż się będzie cieszył na pewno. Myślę. Okay. Z czego będzie się mąż cieszył? Mąż się, myślę, będzie cieszył z tego. To jest Star Trek, rok piąty. To jest cud Boży, że w ogóle w Polsce zostały wydane jakiekolwiek komiksy Star Treka. Już jeden był, ale taki sobie bym powiedziała. Natomiast to jest taki klasyk. Więc jeśli ktoś lubi Star Treka z Was, to perełka. Także tak to wygląda. Ja to może tu odłożę. To mąż się na pewno będzie cieszył, bo to Star Wars, Łowcy Nagród, wiecie, Mandalorianin i tak dalej. Myślę, że kojarzycie taki serial. Mnie to przeraża tutaj Disney, Marvel. No ale okej. Okay. W każdym razie Łowcy Nagród. No i z takich starych, dawnych rzeczy, nie wiem, czy kojarzycie tomki. Jak byłam młoda, to... albo mała, to były tomki, tata mnie zaraził i przez to lubię podróże. No i tutaj są wszystkie części serii. To oczywiście już nie napisał pan Alfred Szklarski, ponieważ no, nie żyje. I tak jak poprzednia część, no to już jest po prostu z zapisków. Ale tak dla porządku, a niech będzie, później może kiedyś przeczytam, aż boję się, że to już nie będzie to. Tak samo jak było z Faraonami. Tutaj jest ten Horgal, to sobie go odłożymy. No i przechodzimy wreszcie do mangi, nie? Wypadałoby. Dobra. Soreczki. Mi to trochę tutaj opakowali. Aż nie pokleili. Może i lepiej, będzie łatwiej. A, udało się. Co my tu mamy? Przede wszystkim Promise Neverland. Wspomnienia mamy i siostry, czyli light novelka. Taka sobie książeczka, prawda? Ponieważ jest to light novela, także tutaj obrazków raczej niewiele. Tutaj jest tylko z przodu taki plakacik. Natomiast reszta no to po prostu jest książka. Możemy zobaczyć tam pod obwolutą. No w sumie tyle. No. Ale jestem ciekawa, czy wydadzą następny, bo to nie jest ostatni jeszcze. Tutaj bardzo się cieszę, bo wreszcie Ranma. O, widzę, że mam coś naklejone jakimś klejem. Potem się tym zajmę, może zejdzie. No cóż, jeśli chodzi o Ranmę, wzięłam miękką oprawę z tego powodu, że jeśli chodzi o twardą, jasne, miło jest i tak dalej. Ale jeśli coś, nie daj Bóg, się zgniecie, to i tak zgniecie się tutaj, a jest obwoluta, więc nic strasznego się nie dzieje. Natomiast no, tomik kosztuje gdzieś około 40 zł. Fajną ma przekrzywioną główkę. W każdym razie tomik kosztuje gdzieś około 40 zł, a nie ponad 50, aż tak bardzo mi nie zależy na jakiś tam dodatkach w stylu, nie wiem, jakieś pocztówki i tak dalej, przynajmniej przy Ranmie. No, będę musiała nad tym popracować. Mam nadzieję, że zejdzie. To klej, to powinno. Tutaj Inuyasha, też w miękkiej oprawie. Też mamy jakieś kolorowe strony. Nie wiem, czy znacie Inuyaszę. Przez swego czasu i Inuyaszę, i Ranmę wydawał Egmont w brzydkim, bardzo brzydkim, pożółkłym wydaniu. Także super, że JPF się za to wziął. Cud wręcz, że to jest. Fruit Basket, kolejny tomik.
na 20-lecie Vaneco. Mówiąc o 20-leciu, myślę, że usłyszeliście, będzie wznowienie GTO, co mnie bardzo cieszy, bo skończy się takie januszowanie. Za 1000 zł jedyne za 26 tomików, prawda? Kurczę, promocja. Okej, okay. Tutaj, kiedy Yakuza zostaje niańką? Nie spodziewam się za wiele, ale jak jest Yakuza, to może będzie zabawnie, także postanowiłam zaryzykować. Ale do tej pory jakoś co kupię od Dango, to tak jakoś średniawo. Ale, a nóż. Pokój w Królach Szczęścia wreszcie, drugi tomik o detektywie. Także super. Co my tu mamy dalej? Aha, następna jeszcze paczuszka. Dobra, to przesunę tu. No i teraz tak. Co my tu mamy? A, rzucę. O. Okej. Okay. Kolejny tomik Imhotepa, piąty już. Bardzo fajna manga. Nagrywałam o niej, także czytam dalej. Tutaj Zbucie śpiąca królewno, tomik piąty, przedostatni, także trochę bym wolała go nie otwierać, bo Anusz coś tam będzie spoilerowo mocno. Tutaj Rumik World, też od JPF-u. Popatrzmy do środka. Wygląda. To są taki zbiory opowieści różnych, takich trochę niektórych śmiesznych, niektórych nie do końca poważnych, o tak bym powiedziała, ale wypada wspomóc wydawnictwo, tym bardziej, że wydają taką kolekcję Fest, także wzięłam wszystkie. Saga Winlandzka, kolejny tomik. Okładka tym razem dość specyficzna, przynajmniej zupełnie do końca nie pasująca do poprzednich, to znaczy pasująca pod względem treściowym i tak dalej, ale patrząc na poprzednie, no to taka jest inna, pokojowa bym powiedziała. I Eden. Miałam osobiście Eden w pierwszym wydaniu. Sprzedałam go dawno temu ze względu na to, jak wyglądał, nie był za ładny. Także jeszcze nie po januszowych cenach, po prostu go puściłam, mimo że manga jest super, ale po prostu nie mogłam patrzeć na to wydanie. I ciągle sobie obiecywałam, że sobie kupię wersję zagraniczną, ale jakoś tak lata mijały. No i wreszcie wydało Kotori. Także tak to wygląda w środku. Manga jest świetna, jedna z lepszych, jakie czytałam, takich z SF. Także jeśli macie te 18 lat, to manga jest super. Natomiast jak macie mniej, to tak 16 może jeszcze, ale no, niżej nie schodźcie, bo was rodzice zamordują, jak zobaczą środek, przynajmniej niektórych tomików. Tutaj mam jeszcze mangi, które kupiłam w tamtej poprzedniej paczce, które no, już otworzyłam, no to jest tylko kilka. To jest tak, Miłość na ostatniej stacji od Dango. Jednotomóweczka, więc czemu nie? Ciąg dalszy Bezpańskich literatów, 20. Freja, tutaj drugi tomik. Jestem ciekawa, co będzie dalej, ale aż się boję otwierać, bo po tym, co się stało w pierwszym tomie, to no, strach kartkować. I ostatni, trzeci tom, sprzedałem swoje życie za 10 tysięcy jenów rocznie. Wreszcie zobaczę, jak to się skończy. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. I taki mini bonusik, to jest, prawdę mówiąc, prezent, który dostała moja córka, czyli artbook z Promise Neverland. I nie będę go przeglądać, bo to wydawnictwo za bardzo nie lubi przeglądania, ale tak, mogę wam coś pokazać tutaj ze środka. W każdym razie jest przepiękny. Jeśli chcecie, to naprawdę na CD Japan można go zakupić. I nie jest jakoś bardzo drogi. Tu wam mogę pokazać taką karteczkę. Raz. O. I powiedzmy, że gdzieś tu. Naprawdę, jeśli ktoś lubi ten tytuł, jasne, można liczyć, że Ueneko wyda, ale czy wydadzą u nas ten artbook? Nie wiem. To byłby cud. Chociaż ostatnio cuda zdarzają się coraz częściej, ale ja nie chciałam czekać i stwierdziłam, że a co, weźmiemy. W końcu zmieści się. No, także na dzisiaj tyle. Myślę, że trochę mam co czytać. Także za jakiś czas pojawią się recenzje. Dzięki, cześć!